Witam, prawda? No witam, prawda? To teraz tak, mamy pięterko. I teraz tak, kuźnia. Kamyki mam nawet przy sobie, gniazdo mam przy sobie, skóra się znajdzie, taśmy będą, żelazne krótkie Ty, rury. ja mam stare kowadło i ono daje szybkość wytwarzania w kuźni plus 50. O, to na razie zachowę. To czekaj, to ja ci to dam, kurwa, na chuj mi to kowadło. Możesz dać, ja zejdę zaraz na dół, wezmę skórę, taśmę. Ale ja prędzej idę do góry. Ale mu potrzebuję jeszcze inne rzeczy. Aha. Taśmę, skórę. I krótką rurę. Masz wszystko? A, rurki nie masz. Chyba, nie wiem, właśnie szukam teraz. Cztery skóry, jeszcze sześć, kurwa. Sześć skór potrzebujesz jeszcze? No. To stary, to mogę ci służyć, nie? Ja mam jeszcze tu, ile tych taśm? Chyba cztery, ja mam je trzy. No to mam taśmy. To też może dać. O nie, mam, dobra, cicho. Skóry masz nie taśmy? Mam. No to mam sześć skór, akurat. Dobra. I te rury jak masz, to też no możesz mam. No to już ci dam. I wsadź tam kowadło, kurwa, i połóż na tym głowę, nie? No. Ależ oni to, kurde, budują. No i stąd tu widać wszystko, kurwa. Dobra, rzucam. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Kuźnia. Wytwarzam. Minuta. Jest pierwsza kuźnia, kurwa! Tu nas nie dorwą, stary, za chwilę. No, musieliby, mówię, jakieś latające coś. No, skaczące pająki. No, skaczące pająki ze skrzydłami. Jeszcze wyżej to zrobimy. Do nieba samego. Do nieba, no. Normalnie. I tak ogólnie będziemy sobie schodzili na dół z nimi zawalczyć, po ekspić, ale jak będzie za grubo, to na sam szczyt góry, tej no. wieży, kurwa, spierdalamy. No, dokładnie. Z tym, że mówię, te ptaki jak przyleciały raz, to zakładam, że będzie ich pewnie więcej przylatywało. Zobaczymy później, co to będzie z tego. Na pewno nic, czemu byśmy nie podołali. Dobra, mam kuźnię. Postawimy ją. A to kowadło tam się użyło? Chyba muszę do... używam teraz. No, wsadzasz sobie jako narzędzie. No, aha, to dobrze. Paliwo. Trzeba drewno wrzucić jako paliwo. Dobra, to mamy kuźnię. I teraz tak, co ja chciałem zrobić? Amunicję. Dajmy na to do kałacha. Bo do strzelby więcej potrzebne jest gówien. Amunicja 7,62. Ale to warsztat jest chyba jeszcze potrzebny. No warsztat, a warsztat? Skutego żelaza, mechaniczne części, klucz, młotek do gwoździ i drewno. No dobra, to kurwa klucz ja mam, żelaza. Stary, nie? Chcesz? Chyba mam młotek do gwoździ. Młotek też mam do gwoździ. No, mechanicznych części coś tam było, kutego żelaza. Części elektryczne. A części mechaniczne chyba nie mam. A kute żelaza to się chyba w miarę proste robi. No, bardzo. Właśnie zaraz dobra, to zrobię. Idę do typa, kurwa, zobaczyć co tam ma dla mnie. W międzyczasie drzewko zasadzę jakieś. Czemu nie mogę wytworzyć?
O, przetapia mi się. Ale czemu nie wychodzi, tak jakby? Aha, bo ja dopiero się przytapię, tak? Okej, rozumiem. Dobra. No, ale dużo tego potrzeba. Dużo czego? Żelaza i gliny na przykład, bo do gliny to nie masz od chuja gliny? Po tym mam kopaniu? Mam od chuja. No. Na jedno przekute żelazo potrzeba 33 żelaza i 15 gliny. Glina żaden problem. Żelazo w sumie żelazo, chyba też nie, bo nawet z puszki to możesz. Z puszek, no. Okej, okay, fajna zabawa w sumie. No, za dużo bardziej zaawansowane niż w Foreście, no. Ale Tyrolki no, kurwa nie ma. Nie ma w ogóle tego porównania w sumie, powiedział tam. Chociaż, ale tam bardziej takie jakby było... Tam strasznie nas gnębili, nie? Tam trzeba było szybko, akcja kurwa była większa. No, tam pierwszą naszą bazę tak nas zgnębili, kurwa, że kurwa. No. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, znaleźliśmy swoją wycepkę, kurwa, raj swój na ziemi mały. Bezpieczną. Okej, tam chyba 25 przykutego żelaza było potrzebne. A, żelazo się skończyło. Kurwa, jaki bur rośnie, stary. Aha, muszę włączyć chyba. Not bad. Czy tu jakieś narzędzia można wsadzić? A co tam jeszcze można? Bo tam chyba są tak jak w ognisku takie miejsca, nie? No, jeszcze dwa. Nie wiem co to jest, kurwa, po środku. Jakieś wiadro z czegoś. I trzecie to jest to takie, jak to się nazywa, kurwa? Miech? Do dmuchania. No miech. Miech, no okej. Okay. No. To miech. Okej, już wiem. Dobra, to. O, idę zobaczyć, czy mam jeszcze kute żelazo. Albo po prostu żelazo. Ołowiu tu widzę, mechaniczna część. Zróbmy porządek jakiś. Albo chuj. Po prostu wezmę co mam na razie. Części elektryczne. W chuj żelaza tu mam, dobra. Co my tu mamy? Tu jeszcze w chuj żelaza, dobra. No jest zaawansowany miech, się wrzucił od razu. Części elektryczne, to były mechaniczne czy elektryczne, kurwa, teraz? Elektryczne mam jedno, jakby co? Mechaniczne części, 20. Kurwa, nie mam. No chyba w ogóle też nie mam. Chymy, będziemy rozkminiać skąd to wziąć. Mam, 7, okej. Okay. I tak będziemy rozkminiać skąd to wziąć. Może jak jakiś samochód rozpieprzysz czy coś? Może być, no. Zaraz będzie rozkminiać. Teraz zrobimy tylko tego sobie więcej. I tam skrzynkę zaraz sieknę. Właśnie na te wszystkie komponenty. Do wytwarzania. Bo nie będę biegał wtedy. To może tak. Skrzynka. Ze dwie.
cyk. O, jeszcze miech. Chyba szybciej jeszcze idzie. No, zajebiście. I teraz tak. Mechaniczne części. Nie ma. Nie da się wytworzyć. Musimy z czegoś wysrać. Chmy, chmy. Pewnie z samochodu właśnie, albo z czegoś innego, bo zaraz będziemy biegać i rozwalać rzeczy, kurwa. Dobra, to warsztat. Kute, żelazo, mechaniczne części, klucz, młotek, drewno. Rzucam drewno. Ja tu zbieram fanty. Kute, żelazo. Okej. Tu są na później rzeczy. Tu mi wyskoczyło 9,18. Dobra, wytwórz mi jeszcze to i będzie na razie ok. Dobra, to teraz ty. Klucz, młotek do gwoździ, mechaniczna część. Mogliby jeszcze jakieś takie eventy tutaj dać, że na przykład, nie wiem, wulkan gdzieś wybucha i tam. No. Coś takiego, no, albo jakieś bonusy za coś tam. No. Co ja kurwa chciałem? Młotek do gwoździ. Kurwa, żelazną siekierę strażacką cały czas ma w ekwipunku. Nie gadaj. No. No doszukałeś. No debil. Dobra, naprawiłem ją, będzie szybciej zbierać drewno. Nie w ekwipunku, a może, ale w skrzynce. No to. No. Ale i tak. Dobra. Shame on you. Shame on me, tyle o tym gadam, kurwa. Dobra. Porządki. To jestem, ja w sklepie, idę do sklepu, człowieku, i ja mogę mieć przed oczami to, czego ja szukam, i ja tego nie widzę, kurwa. Tak mam. No bywa. Dobra, mechanicznych części mam 7 tylko, kurwa. Ten młotek, klucz mam. Jeszcze młotek do gwoździ masz? Mam, no. To możesz dać, bo ja chyba miałem, ale sprzedałem albo coś. Ile, jeden? No, jeden potrzebny. To zaraz podejdę. Nadziałem się na końcu. Ale sympatycznie się zrobiło teraz, jak zaczęliśmy craftować trochę, coś tutaj budować, coś więcej. Takie bieganie na tę misję też jest fajne, ale... No 5 dni nam zostało. W chuj czas. Dobra, to możemy zgasić.
No to jeszcze 13 mechanicznych części i ten twój młotek, kurwa, to teraz mechaniczne części. A nie można ich stworzyć? Właśnie próbowałem szukać, ale nie ma nigdzie w craftingu. Może części... Może mech... Nie ma. Nie ma mechanicznych części. Trzeba, kurwa, z czegoś wyciągnąć. Na pewno z samochodu, mówię ci. No. A ile potrzebujesz? No, 13. A co ty budujesz? Warsztat. A po co? No, żeby wytwarzać amunicję na przykład, albo coś. Aha. We warsztacie się wytwarza, rozumiesz, amunicję. Granati. Granata. Żelazne rzutki. A to w kuźni, kurwa. Ja się nie do końca czaję te tutaj, ale to na pewno, te ikony, ale to na pewno jest, to jest na pewno warsztat. Można mosiądz wytworzyć, ale mosiądz z mosiądzu się wytwarzy, zajebiście. Żelazne ramy tu można w tym, w kuźni, człowieku. Śrut można wytworzyć z ołowiu gliny, łuski z mosiądzu gliny. Końcówka pocisku z ołowiu gliny. I w chuj ołowie potrzebne. Dobra, to jak będziesz ten, to wrzuć do skrzynki tam. Tak, zaraz, no. A ja idę szukać mechanicznych części jakieś. No ja właśnie autobus rozwalam, stary, nie? Aha, okej. Okay. No w autobusie to się tego powinno trochę. Co znów? Kurwa, wpadłem do dziur z kolcami. Super. Czy zdobędziemy wystarczająco dużo mechanicznych części, żeby wytworzyć sobie amunicję na kolejną falę? Nie wiem. Nie wiem, czy w następnym odcinku się okaże, ale musicie tam być. Na razie.